Kochani, dzisiaj dla Was przesłanie Starego Uzdrowiciela. Jeśli jesteś chory, chora, i idziesz do lekarza, to powiedz mu, że odczuwasz ból w klatce piersiowej, ale powiedz mu również, że Twój ból jest przede wszystkim bólem smutku i strachu. Powiedz lekarzowi, że na przykład masz zgagę, ale zbadaj przy okazji, dlaczego twój ponury nastrój zwiększa produkcję kwasu w żołądku. Powiedz mu, że masz cukrzycę, ale pamiętaj, aby powiedzieć mu również, że nie cieszysz się już niczym w życiu nie znasz jego celu i że jest ci ogromnie trudno dźwigać ciężar swoich frustracji powiedz mu również że masz migrenę ale jednocześnie wyznaj mu że cierpisz na perfekcjonizm i samokrytycyzm że jesteś bardzo wrażliwy wrażliwa na krytykę innych ludzi nie wierzysz i nie akceptujesz siebie takim, jakim jesteś, lub taką, jaką jesteś. Wielu ludzi pragnie uzdrowienia, ale niewielu jest gotowych usunąć i zneutralizować swoim pozytywnym nastawieniem kwas oszczerstw, truciznę zazdrości. Zawiści, zarazki, czyli wirusy i bakterie pesymizmu, albo nowotwór okrutnego raka egoizmu. Nie chcą po prostu zmienić swojego życia, bo czują, że jest to nader poważne wyzwanie, któremu mogą nie podołać, i nawet nie próbują zacząć się zmieniać. Chcą pozbyć się swoich problemów zdrowotnych, ale odmawiają porzucenia smutku i zgryzoty. Chcą poszerzyć swoje zwężone tętnice wieńcowe, ale boją się swobodnie oddychać. Wybierają nadal życie z płucami zablokowanymi oporem i agresją. Pragną wyleczyć chore oczy ale wpatrują się chętnie i namiętnie, z uporem godnym lepszej sprawy, w krytykanstwo i obrażanie innych. Szukają rozwiązania dla swojej depresji, nie chcąc przyznać się do zranionej dumy i silnego poczucia rozczarowania doznaną krzywdą. I nie chcą po prostu zwyczajnie drugiemu wybaczyć. Szukają pomocy w związku z problemami starczycą, z ale nie odnoszą się do swoich frustracji i niezadowolenia, ani nie podnoszą głosu, by wyrazić swoje prawdziwe potrzeby. Pragną by guzek w ich piersi czy prostacie zniknął. Ale nie chcą przyznać się do braku czułości i uczucia. Zwłaszcza w stosunku do samych siebie. Proszą Boga, aby przemówił, ale są głusi na wołanie o pomoc od ludzi, którzy są w potrzebie. Bóg przemawia do nas na miliony sposobów. Choroba jest jednym z nich, a najważniejszym przesłaniem, jakie daje nam boska mądrość, jest to, że brakuje nam. Miłości i harmonii w życiu. Twoje ciało zostanie uzdrowione, gdy twoje wnętrze zostanie uzdrowione. Stanie się to wtedy, kiedy zaczniesz być autentycznie wdzięczny. Wdzięczna za każdą chwilę swojego życia, za każde spotkanie z drugim człowiekiem lub bratem mniejszym, za wszystko. Czyli za to, co wydaje się Tobie dobre, i za to również, co wydaje się niedobre w Twoim życiu. Dlaczego tak jest? Ponieważ tylko miłość i jej siostra bliźniaczka, wdzięczność leczą prawdziwie. Zanim umrę, chcę być, czyli żyć pełnią życia a nie tylko pokracznie egzystować, skupiając się głównie na tym, aby mieć.